A na kogo mam się patrzeć? Na końcu widać je. Pragnę serdecznie przywitać w imieniu tutaj samorządu gminy Lubawa wykonawcy, czyli firmy Samel i podwykonawcy i tutaj prezesa zakładu komunalnego, tego najwyższego tutaj, pana Marchlewskiego, naszej spółki powołanej, no nie wiem, 2 lata temu, tak, gdzie spółka funkcjonuje. Wcześniej był zakład komunalny. Przywitać państwa serdecznie na uroczystości otwarcia zakończenia budowy systemu kanalizacji w miejscowości Kazanice i budowy tutaj oczyszczalni w miejscowości Kazanice. Marek Brzezin, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Witamy bardzo serdecznie. Do niedawna tutaj sąsiada naszego wójta gminy Ostróda, starostę powiatu Iławskiego. Witamy pana starostę. Cieszymy się, że jest z nami. Witamy pana Wiesława Olszewskiego, wicestarostę powiatu Jaskiego. Witam bardzo serdecznie pana Benedykta Dudka, dyrektora Wydziału Budownictwa Architektury w Łodzi. Witam panią Magdalenę Waldan, prezes Banku Spółdzielczego w Lubawie. Serdecznie witam proboszcza parafii Kazanice, księdza Szczepana Modliborskiego. Witam wszystkich sołtysów z terenu gminy Lubawa. Witam radnych gminy Lubawa z przewodniczącym gminy panem Laskowskim, tutaj przewodniczącym i radnym z miejscowości Kazanice. Tego kujawskiego inspektora nadzoru i projektanta tutaj tej oczyszczalni. Witamy bardzo serdecznie. Witam pracowników i współpracowników, którzy tutaj pracowali nad tą budową. No i wszystkich gości. No, mnie jako wójta cieszy to, że udało się tę inwestycję zrealizować. Cały koszt budowy tej oczyszczalni ścieków to jest ponad 2 miliony złotych plus 14 kilometrów złotych. Wydaje się, że wybraliśmy bardzo dobrą technologię, nowoczesną. No, państwo będą mogli po tej uroczystości może przejść się, zobaczyć, jak kogoś będzie interesowało technologię, która, jak państwo widzą, tutaj praktycznie na tej oczyszczalni nie widać ścieków. To powoduje, że no, takie obawy, jak gdzieś jakieś nieprzyjemne zapachy w miejscu i tak dalej, raczej tu nie będą możliwe. Również jeżeli chodzi o cenę, którą jesteśmy w stanie zaoferować, w tej chwili jest kalkulowana poniżej 5 zł. To jest około 4,5 zł. Jest to bardzo atrakcyjna cena i akceptowalna społecznie. Również jeżeli chodzi o nadzór nad tą oczyszczalnią, to jest w zasadzie zautomatyzowany. Prezes w siedzibie, którą niedawno zmienił w Łążynie, widzi wszystko, co się dzieje na komputerze, wszystkie parametry, które się pojawiają tutaj w różnych miejscach tej oczyszczalni. I w zasadzie jest potrzebny tylko nadzór, ewentualnie reagowanie w momencie, kiedy coś się dzieje niedobrego. To stwarza możliwość właśnie zaproponowania akceptowalnej ceny dla naszych mieszkańców. Udało nam się i cieszy nas to wybudować
bardzo dobrą oczyszczalnię, która będzie, że tak powiem, służyć wiele lat dla naszych mieszkańców. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Podziękować inwestorowi, czyli wójtowi gminy wraz z radą, za podjęcie tak wspaniałej decyzji, gdzie rada, wójt doprowadzili nas do wsi ekologicznej. Bardzo, bardzo się cieszymy, jak i również chcieliśmy podziękować wykonawcy i za wspaniałą inwestycję. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy dumni. Wykonawcą była, głównym wykonawcą była firma Sanner z Brodnicy. Tutaj jest pan prezes i wspólnie tu z zakładem, którzy zapraszali państwa tutaj w zaproszenie, tak? No, ja się cieszę, bo nie tylko Kazanica, ale już Byszwałt część jest, będzie podłączana lada moment w najbliższych tygodniach. Również, proszę państwa, na drugą część Byszwałtu będzie w najbliższym czasie podpisywana umowa, prawdopodobnie na początku listopada. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku wykonamy Rożentan. Jeżeli się pojawią pieniądze, bo liczymy na to, że będą jednak pieniądze unijne, chociażby w PROW-ie dla nas, to jest całkiem realny przyszły rok skanalizowania Rożentana, a później następnych miejscowości. I proszę państwa, zapraszamy do zabrania głosu zaproszonych gości. Panie wójcie, panie starosto, czcigodny księże proboszczu, szanowni państwo. Pragnę bardzo serdecznie w imieniu własnym zarządu województwa pogratulować tak naprawdę dzisiejszego święta, bo to jest święto tutaj w Kazanicach w gminie Lubawa. Samorząd podstawowy, jakim jest gmina, musi zabezpieczać i spełniać podstawowe zobowiązania w stosunku do społeczeństwa, zabezpieczać ich potrzeby. I tak jak 20-30 lat temu walczyliśmy o to, żeby wszędzie doprowadzić wodę, tak teraz już jest czas, żeby po prostu odprowadzać ścieki, utylizować, uzbrajać tym samym gminę inwestycyjnie, no bo to jest też uzbrojenie inwestycyjne. Regionalnych. Stąd bardzo dobrze, że wójt, że samorząd zorientowały się szybko i sięgnęły pośrodki w ramach tak zwanego rozwoju obszarów wiejskich. Panie marszałku, panie wójcie, szanowni państwo, ja chciałbym przede wszystkim pogratulować decyzji panu wójtowi, bo często decyzje nasze są decyzjami, które są alternatywnymi decyzjami. I to była też taka alternatywna decyzja, ale ona była niezwykle słuszna, niezwykle mądra. I dzisiaj pójście w tym kierunku małych oczyszczalni, mniejszych przyłączy i zarazem ekologicznych oczyszczalni przydomowych jest to chyba najlepsze rozwiązanie dla tego typu gmin. My nie możemy się wzorować tylko na megalomańskich inwestycjach, które mogą być przydatne w dużych miastach czy w miastach z większą ilością ludzi, ale musimy patrzeć na nasze lokalne potrzeby. I ta decyzja była taka bardzo lokalna i bardzo mądra. Panie wójcie, gratuluję panu tego bardzo serdecznie, gratuluję państwu tej decyzji wójta i chciałbym dać tutaj panu na ręce pana adres złożyć, który nie będę czytał, pan sobie przeczytał go wieczorem i zegar, który ma panu odmierzać czas przez wiele, wiele jeszcze długich lat i przez wiele, wiele jeszcze mądrych decyzji, które na pewno tu będą zapadały. Dziękuję i dziękuję za współpracę, która zawsze między nami była dobra. Panie wójcie, panie marszałku, księże proboszczu, szanowni państwo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie dla pana wójta, bo gmina Grodziczno bardzo się interesuje taką właśnie inwestycją, jaką jest inwestycja kanalizacyjna. Myśmy próbowali z panem wójtem już kiedyś właśnie robić jakąś inwestycję dużą, taką większą, ale niestety nam się nie udało, ponieważ nie spełnialiśmy warunków RLM-ów i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej chwili pan wójt tutaj przeskoczył już jak gdyby ten problem
i udało się inwestycje sfinalizować. Gmina Grodziczna również podąża tym śladem. Ja obserwuję tą oczyszczalnię i obserwuję parametry. Jeżeli parametry będą dobre i tanie właśnie będzie ta inwestycja odbierała ścieki bardzo tanio, to też pójdę w tym kierunku. Panie wójcie, chyba nie będziesz miał mi za złe, że podglądam, prawda? No ale niestety tak to jest, że trzeba się uczyć od wójtów no, mądrych i wójtów, którzy podejmują odważne decyzje. Nazywam się Jerzy Kujawski, jestem projektantem i inspektorem nadzoru tej inwestycji. Chciałem powiedzieć, że zawsze tłumaczyłem panu wójtowi i innym osobom, że najważniejsza jest rozwaga przed podjęciem decyzji. Trzeba się długo zastanawiać, podjąć i realizować. I tak to było. Proszę państwa, jeśli chodzi o kanalizację w gminie Lubawa, to już chyba jest od 2005 roku rozmawiamy na ten temat. No. W każdym razie dość długo. Obóz mamy taki, jaki mamy. Proszę państwa, jeśli chodzi o projektowanie tego typu inwestycji, to zawsze jest historia taka, że ten, kto zleca, chce, żeby było jak najtaniej, ale absolutnie jak najlepiej. Nie? Czyli topowa technologia, oczywiście za niewielkie pieniądze. Ja powiem, że ta inwestycja w normalnej technologii powinna kosztować w granicach 4 milionów złotych, 4,5. Kosztowała 2,5 miliona, mówię o samej oczyszczalni oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie samej sieci kanalizacji sanitarnej, jest również takie niespotykane, ponieważ ta sieć jest siecią ciśnieniową, czyli przed każdym obiektem, przed każdym budynkiem jest mała przepompownia ścieków, która wpompowuje się do korektora i tłoczy tutaj do oczyszczalni ścieków. Mamy jakby kilka z tego powodu takich bardzo dużych korzyści. Mianowicie cała sieć, jak państwo wiecie, w Kazanicach była robiona praktycznie bezwykopowo. Czyli rurociągi były wciągane pod ziemią, nie uszkadzaliśmy nawierzchni dróg, nie uszkadzaliśmy chodników, nie uszkadzaliśmy posesji i w ogóle, tak? Natomiast jeśli chodzi o samo oczyszczanie ścieków inwestycyjnie naprawdę jest tania. I drugi bardzo ważny element tego wszystkiego to jest koszt oczyszczania metra sześciennego ścieku. Praktycznie rzecz biorąc, nie wliczając obsługi, która tutaj będzie bywała raz w tygodniu, żeby sprawdzić, to pozostaje energia elektryczna. Szacujemy, że zużycie energii elektrycznej na oczyszczenie jednego metra sześciennego ścieków będzie w granicach 70 groszy. To jest bardzo niski koszt związany z eksploatacją oczyszczalni. W związku z tym no, sprawdziło się to. Ta oczyszczalnia inwestycyjnie jest tania z tego względu, że praktycznie, jeśli chodzi o ciągi technologiczne, nie ma żadnych żelbetów. Czyli nie ma konstrukcji żelbetowych drogich, gdzie trzeba dowieźć beton, gdzie trzeba szalować, gdzie trzeba robić różne rzeczy. Inwestycja jest zbudowana z tworzyw sztucznych i jak widać, wszystkie elementy technologiczne praktycznie są pod ziemią. Jedynie ten budynek techniczny razem z mechaniczną częścią oczyszczalni, czyli z sitopiaskownikiem jest tutaj u góry, plus komputer, plus układy napowietrzające. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy w tym procesie uczestniczyli. Przede wszystkim chciałbym podziękować, bo to jest bardzo ważne, proszę państwa, chciałbym podziękować starostwu powiatowemu w Iławie za bezproblemowe, szybkie uzgadnianie całych procesów związanych z projektem technologicznym. Efekt jest, z tego co widzimy, podłączyliśmy Kazanicę, mamy około 40 metrów sześciennych ścieków, cała oczyszczalnia ma 300 metrów sześciennych ścieków. Liczymy, że około 5 tysięcy mieszkańców będzie mogło się do tej oczyszczalni podłączyć. Dziękuję bardzo. Serdecznie nazywam się Tadeusz Czerkowski, jestem prezesem zarządu generalnego wykonawcy firmy Sammel, która miała przyjemność współpracować i z panem wójtem i z zakładem komunalnym gminy Lubawa. Gratuluję decyzji, panie wójcie, bo to jest najlepszy przykład dobrej pracy samorządu. Chciałbym powiedzieć, że macie rzeczywiście, i to dzięki projektantowi, ale i dzięki słusznej decyzji, macie oczyszczalnię, która jest, główne urządzenia są produkcji litewskiej firmy Tridenis, które tutaj się znajdują. Można powiedzieć, że we wnętrzu oczyszczalni znajdują się bardzo dobrej produkcji polskiej
części to Piaskownik, Dmuchawy, natomiast cała elektronika jest firmy niemieckiej Siemens, więc pan wójt nie musi się wstydzić, bo kupił naprawdę prawie że Mercedesa. Za niewygórowane pieniądze, bo na przykład przepompownie we wsi Kazanice są kompletowane przez szwajcarską firmę Sulzer. I myślę, że będzie dobrze służyła wszystkim mieszkańcom, jak i samorządowi. Gratuluję. Mówcą za te ciepłe słowa, tu i panu marszałkowi, i panu staroście, i wszystkim tutaj osobom, które się wypowiadały. No rzeczywiście, no historię tutaj poruszył pan. Dziękujemy za ciepłe słowa i będziemy dalej realizować tego typu inwestycje. Dziękuję bardzo. Pana prezesa. O. Wykonawca. No i nie wiem, może bo ja... Nie, od razu. Starosta, chodź. No jestem dumny, że jestem z Kazanic. Że mamy Kazanice ekologiczne, czyste i pachnące. Polecam złożenia w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Pan z Wami. Boże, Panie całego Wszechświata, Ty poddałeś stworzenie z jego siłami i mocami pod panowanie człowieka. Ty kazałeś człowiekowi panować nad całą przyrodą i pracować w pocie czoła. Ale Ty także uświęciłeś jego pracę swoim błogosławieństwem. Dziękujemy Ci za ten wspaniały zakład i za miejsca pracy, które dziś oddajemy do użytku. Prosimy Cię przeto o błogosławieństwo dla tego miejsca i dla wszystkich, którzy tu pracować będą. Rozpostrzyj swoje ręce i zlej swoje błogosławieństwo nad tym miejscem i nad wszystkimi, którzy tu będą przebywać i pracować. Strzeż ich od wypadków i nieszczęść. Udziel im pełnego zadowolenia i radości z tego miejsca. Niech spoczy nas łaska Twa, Panie i Boże nasz, a dzieło rąk naszych utwierdzaj swoim błogosławieństwem. Utwierdź dzieło rąk naszych i wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, drodzy Państwo, tutaj już większość informacji podstawowych zostało ujawnione. Natomiast ja jako przedstawiciel firmy Tridenis chciałbym Państwu pokrótce opowiedzieć, jak oczyszczalnia pracuje w technologicznych, niezależnych ciągów, czyli generalnie w tym przypadku, jeśli nie mamy zużycia, pełnego zużycia projektowanego ścieków, jedna linia technologiczna jest odłączona. Za tym idzie koszty, tak powiem, są w tym momencie wstrzymane do czasu pełnego obłożenia ścieków, czyli podłączenia wszystkich planowanych miejscowości. Oczyszczalnia pracuje w technologii hybrydowej, czyli generalnie mamy osad czynny ze złożem biologicznym. Wszystkie urządzenia, tak jak widzicie Państwo, są wkopane w grunt. Całość sterowana jest pełną automatyką, czyli jest wizualizacja na zasadzie internetu, czyli generalnie osoby upoważnione mogą tą oczyszczalnią sterować z dowolnego punktu na ziemi, gdzie mamy internet. Tak to wygląda pokrótce, także zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo. Ja wolę prowadzić w końcu. To jest Sobopiaskownik, tak? I tą stronę biologiczną, która jest całkowicie pod ziemią i umieszczona. Pod ziemią, tą część biologiczną robią bakterie, natomiast mechanika używać mechanicznie zatrzymywania wszystkich stałych nieczystości. Ekologię.
No części takie, które są mechanicznie usuwane, no to tylko w ten sposób. To są dwa zbiorniki po 150 metrów. Ja się mogę. Po kolei. A nie tylko uśmiech. Daje nam to dużą elastyczność, żeby taką oczyszczalnię nastawić odnośnie do próbki ścieków. Tylko jest jeden ciąg technologiczny, tylko jeden ciąg. Drugi ciąg w tej chwili, że jest tak powiem, jakby w rezerwie, ale jak będzie więcej ścieków, to będzie rozbudowany. To pokaż mi pikę w tej głowie. No zapachu nie ma, ale same te kote. To jest najgorsze. Tutaj jest ta studia, zwłaszcza studia Nie polecam, bo mogą być jakieś biogeny, ale to już jest inny sposób oczyszczania. To nie są wodociągi, tylko oczyszczania. Ale parametry, które są w operacie wodokrawym, zostały spełnione. I tutaj pompa wypompowuje do rowu. Aha, i to do drwęcy idzie? Tak. Doprowadzanie jest do rowu, ale rów jest do szkarzaletu. Czyli teraz przepompownia ścieków. Oczyszczalnia w tej chwili pracuje i tak jak Państwo są na obiekcie, nie czuć żadnych nieprzyjemnych zapachów, bo tego po prostu tutaj nie ma. Nie ma tutaj procesów fermentacyjnych, procesów mineralizacji, tylko same procesy tlenowe. Czyli wszystko jest sterowane powietrzem sprężonym. Pochodzi z lat 70. przykładowo i to nie ma sensu, bo sama oczyszczalnia to nie wszystko. Ważna jest kanalizacja.